Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, tak w razie przejdziemy do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej, aby w paragrafie pierwszym zamienić kwotę 7,50 na 9 zł? Proszę o podniesienie ręki. 9 za. 9 za. Kto jest przeciwny? 19, przepraszam, 19. Czy ktoś wstrzymał się od głosu? Nie widzę, w takim razie poprawka została przyjęta. W takim razie posługujemy uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości środków na działalność czerwcową Rady Ziemi? Oczywiście z tą poprawką, którą przyjął gość pan prezydent. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Trzy osoby. Pan prezydent Michał zgłosił się teraz. Przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z przyjęciem przez Radę Miasta poprzedniej uchwały zwracam się o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 4.4a uchwały, projektu uchwały w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu dla Rad Ziemi Piękna Dzielnica. Obecnie obowiązujący regulamin przewiduje, iż pula darów w konkursie Piękna Dzielnica wynosi 200 tysięcy złotych, natomiast pojedyncza nagroda to kwota maksymalnie 40 tysięcy złotych. Proponowana poprawka podwyższa pulę konkursową o te 200 tysięcy, które Państwo właśnie przed chwilą uchwałą przyznali, czyli pula nagród w konkursie Piękna Dzielnica wyniosła 400 tysięcy złotych, zaś pojedyncza nagroda zwiększyłaby się z 40 do 60 tysięcy złotych. Proszę, maksymalnie do 60 tysięcy złotych. Oczywiście doświadczenie tych konkursów pokazuje, że nie zawsze dzielnice uzyskują maksymalne dofinansowanie. Zdarzają się wnioski, które są mniejsze od tej maksymalnej kwoty, tak więc ten rozkład pomiędzy beneficjentów jest różny w zależności od konkretnego konkursu. Dziękuję bardzo. Państwa, mamy wniosek o zmianę porządku obrad, wprowadzenie 4.4a uchwały dotyczącej zmiany treści regulaminu konkursu dla Rady Ziemi Piękna Dzielnica. Oczywiście wydruk jest przygotowany, jeżeli Państwo przyjmą taką propozycję, zostanie na tyle, co Państwo rozdane. Kto z Państwa jest, aby zmienić porządek obrad i wprowadzić punkt 4.4a zgodnie z tym, co dziękuję, zostało przyjęte. Tadeusz. Jeszcze jedno słowo. Tadeusz. Panie prezydencie, proszę. Jeszcze czy pan dodać coś? Czy... To ja zaczekamy na moment, a będziemy mieli ten materiał przed sobą. Uchwała jest bardzo krótka, można bardzo krótko ją przeczytać, została przedstawiona. Państwo, kiedy ja mówię, zapoznajecie się, czy ktoś ma pytanie, chociaż nie była głosowana podjęcie przez Radną Komisję, ma pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w wymiotowej sprawie? Nie widzę. Nie widzę. Tak, to przyjdzie jest Państwa za przyjęciem uchwały zmiany treści regulaminu konkursu dla Rady Ziemi Piękna Dzielnica. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Przyjąć się do głosu, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.5. Wniosek o zaprezentowanie projektu ochrona wód zatoczyzańskich, budowa i modernizacja systemu prowadzenia wód opadowych w Gdyni oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia. Pierwszy zapraszam. Pan przewodniczący. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
korzystając z możliwości uzyskiwania środków Unii Europejskiej, Gdynia w poprzednim okresie programowania realizowała projekt RailNet. Był to projekt bałtycki wspólnie z partnerami z basenu Morza Bałtyckiego dotyczący gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Efektem tego projektu było przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne inwestycji związanych właśnie z tą sferą działania miasta, czyli gospodarowanie wodami opadowymi. Udało się również doprowadzić do tego, aby w obecnym okresie programowania lat 2007-2013 ten zakres działań został wpisany do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym właśnie programie znalazły się zapisy, które umożliwiają miastom, gminom nadmorskim ubieganie się o środki na kanalizację deszczową, której efektem ma być zmniejszenie obciążenia wodami, które spłukują z terenów utwardzonych miasta, ulic, placów, spływając później do rzek, cieków i ostatecznie do morza, doprowadzają do zanieczyszczania wód, co z kolei stoi w kolizji z dyrektywą kąpieliskową, która obowiązuje nas jako członka Unii Europejskiej. W związku z powyższym miasto Gdynia przygotowało wniosek o aplikowanie o takie środki do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warunkiem złożenia tego wniosku jest akceptacja Rady Miasta wniosku o dofinansowanie projektu i o tym właśnie mówię niniejszą. Dziękuję bardzo. Mamy opinię Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej. Minie to 8 głosów, tylko 8 głosów. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktokolwiek komisja opiniowała ten wniosek? Komisja statutowa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któraś komisja opiniowała? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą 4.5, czyli złożeniem wniosku o finansowanie projektu ochrona wód do Dolinę, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Również uchwała została podjęta jednogłośnie. Grup 4.6 to zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia gminy miasta jako partnera do projektu Interface w ramach współpracy na granicy południowej Bałtyk i ponownie pan przewodniczący. Przewodnicząca, Wysoka Rado, niniejszy projekt uchwały dotyczy tym razem projektu bałtyckiego realizowanego w ramach programu współpracy transgranicznej południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej konkretnej uchwała mówi o zwiększeniu zaangażowania Gdyni w ten projekt. Celem projektu jest zagęszczanie sieci połączeń promowych w obrębie Bałtyku, a w tym konkretnym przypadku nasz większy udział w projekcie i zastąpienie w nim Gdańska na wniosek koordynatora projektu Miasta Rostock jest związane z działaniami dotyczącymi uruchomienia połączenia promowego z Gdyni do Bałtyjska w ramach projektu oraz działań podmiotów komercyjnych i publicznych. Są prowadzone już dość zaawansowane uzgodnienia. Istnieje szansa, iż takie połączenie zostanie wkrótce uruchomione. Nasze zwiększone zaangażowanie w projekcie jest elementem, który wspomaga to działanie i które daje nam szansę, aby Gdynia miała promowe połączenie z kolejnym krajem w basenie Morza Bałtyckiego. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji. Komisja Samorządności Poprawy i Bezpieczeństwa. Gospodarczy Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisja Statutowa. I Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej. Opinię właśnie pozytywna, 8 głosów. Dziękuję. Czy którakolwiek komisja zabierała się głos w tej sprawie? Nie widzę. A czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. W takim razie
przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy transgranicznej południowej Bałty? Proszę powiedzieć, Jarecki. 23 za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto wstrzymał się do głosu? Nie ma. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt to zmiana do uchwały nr 23 Rady Miasta z 2004 roku w sprawie przyjęcia statutu miasta Gdyni. Bardzo proszę pana przewodniczącego i pana rzecznika, pana prezydenta o zreferowanie zmian. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że właśnie ten projekt mogę referować w imieniu klubu samorządowego.